Cześć, witam Was po raz kolejny z Bieniarz Bajku przy ulicy Goldhamera w Tarnowie. Dziś chciałbym Wam powiedzieć coś o pedałach SPD i butach. Ja kiedyś musiałem się zmierzyć z tym tematem, w ogóle nie znając tego. Nie znałem nikogo, kto by jeździł w takich butach i pedałach. Nigdy nie próbowałem, w sklepach też nie było. Aby kupić takie buty i pedały, musiałem pojechać 300 km od swojego miejsca zamieszkania do Warszawy. I w jednym ze sklepów były właśnie jeden rodzaj pedał, jeden rodzaj butów. Nie było takiego wyboru jak dzisiaj, nie było grymaszenia, mierzenia, który ładniejszy, który lepiej leży. Po prostu wziąłem te, które najlepiej mi pasowały na nogę, pedały zapakowałem, pojechałem do domu, zamontowałem do roweru i próbowałem pierw zamontować bloki. Nikt mnie nie poinstruował. Myślę, że panowie sprzedawcy w sklepie też tego nie wiedzieli. Podejrzewam, że może w ogóle nigdy wcześniej na tym nie jeździli, bo to było 94 rok, bo też nie instruowali mnie, jak to zamontować. Ale metodą prób i błędów przykręciłem sobie te bloki, regulując je przód, tył. No i nauka jazdy. Poszedłem na pobliski stadion, boisko, gdzie tam miękkie lądowanie miało być, jeżeli się nie uda. I próbowałem się wpinać, wypinać, wpinać, wypinać. Nie wiem, to chyba z pół dnia uczyłem się tego, aż w końcu opanowałem. Jakieś dwie przewrotki na trawniku się mi przytrafiły, no ale trudno, żeby się to nie przytrafiło. Nigdy wcześniej tego nie próbowałem, jedynie widziałem na moich pierwszych dwóch wyścigach, w których startowałem, gdzie najlepsi zawodnicy używali tego systemu SPD i widziałem, jakie to jest dobre, gdzie zeskakują z rowera, czy skakują. Błotne podjazdy czy strome podjazdy i automatycznie są wpięci, pedałują, pod górkę ciągną tą nogą, a ja w tych noskach, zanim się wpiąłem, wypiąłem, to naprawdę zajmowało to sporo czasu, aby jechać dalej, także no, konieczne to było, aby coś poprawić rezultaty, chociażby właśnie zakup tych pedał i butów zupełnie zniwelowało przewagę do moich rywali, tylko zakładając to, no prosta rzecz. Wracając do moich pierwszych jakby odczuć z tymi pedałami, butami, no strach wiadomy był na początku, że się przewrócę, co to będzie, ale do odważnych świat należy. Pierwsze jazdy w terenie się odbyły i tak naprawdę w głowie miałem zakodowane, że trzeba tą stopę na prawo kostkę pchnąć i wtedy to się wypina. Przewrotki, jakie się zdarzały, ale nigdy przez te lata nie przytrafiło się mi coś takiego, że przez te pedały coś poważnego się przydarzyło. Raczej każda przewrotka się kończy, ja w prawo, rower w lewo. Też za bardzo nie znam przypadków, aby ktoś z tego powodu zrobił sobie jakąś krzywdę. Prócz tego, że gdzieś tam się obtarł, ale to myślę, że w zwykłych pedałach prędzej by mu się takie rzeczy przydarzyły. Wracając jeszcze do, może nie wracając, ale mówiąc o zaletach, no cały szereg zalet jest, mając takie wpinane pedały. Po pierwsze, jeżdżąc w terenie, no to tak jak już wspomniałem, wpinanie, wypinanie, wskakiwanie na rower jest automatyczne, bo opanujemy to tak dobrze, jak w nocy byśmy chcieli sobie, nie wiem, w uchu podrapać czy w nosie, to taki odruch mamy, czy nawyk, jakby, no nawyk bardziej, że nie musimy patrzeć, z automatu się wpinamy, jak już użytkujemy jakiś czas, także nie ma problemu z wpinaniem czy wypinaniem, odruchowo to wszystko robimy. Jadąc na podjazdach właśnie możemy ciągnąć, pchać, na zjazdach nigdy nam noga nie spadnie z pedałka, nie ześliźnie się, tak to w zwykłych butach na mokrym się kiedyś jeździło i się zdarzało, że zjeżdżamy z górki, noga nam gdzieś ucieka, bo traci jakby podłoże, stabilność przez to, że jest śliska podeszwa. Już nie mówię o miękkich butach, gdzie pedałujemy i tak naprawdę ta siła gdzieś tam ucieka na boki, a nie w prędkość wchodzi. Jeżeli chodzi o systemy, no to jest kilka systemów. Time ma swój system, Crank ma swój system, Luke jeszcze niedawno miał butach takich do terenu też swój system, ale już przeszedł na Shimano. Większość tych pedałek, czyli Montrager, Luke, Shimano, Welgo mają kompatybilne ze sobą, choć
choć polecam zawsze do butów Shimano zakładać pedałka Shimano, bloki Shimano. Choć nie ma znaczenia, jaka jest marka butów, ale jeżeli chodzi o buty MTB, zawsze taki rodzaj pedałek pasuje. Do tego mamy takie bloki. To jest coś takiego. Jest jeszcze tu blacha, dwie śrubki i but, który jest przeznaczony do MTB, ma podeszwę z protektorem. Tu ma na środku taką powierzchnię antypoślizgową, czyli na kamykach, na schodach, gdzieś byśmy biegli, żeby się nie poślizgnąć. Bloki montujemy pod butem. One są schowane, czyli jak chodzimy gdzieś po kamieniach, po błocie, w ogóle to nam się nie zużywa. Są zasady, jeżeli chodzi o montaż, jest przód, tył i tak samo w jakim miejscu optymalnie zamontować, żeby największa siła była podczas pedałowania. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ośkę w pedałku, powinna przechodzić przez kość, która się łączy z stopą największego palca. A to zresztą możemy wyczuć, gdzie mamy największy nacisk. I buty, jeżeli chodzi o buty SPD, pod jazdę w terenie, zazwyczaj mogą być na trzy rzepy, mogą być na rzepy sznurówkę, mogą być na rzepy i jeden system BOA, lub dwa systemy BOA są w różnej wersji, mogą być z jakiegoś tworzywa, jakiś karbon, może być to jakieś imitacje karbonu. Tutaj mamy jakiś karbon comp w butach Chrono we Włoszech robionych. Całkiem niezłe buty, za dobre pieniądze, dobrze wykonane. I jeżeli chodzi o jeszcze o pedałka, to jeżeli chodzi o ten system SPD, to jest Shimano, tak naprawdę patent. Wszystkie modele Shimano, czy to są te jednostronne, dwustronne, platformy, te dla rowerów trekkingowych, elektrycznych, jakiekolwiek, wszystkie są na właśnie takie same bloki. I tak naprawdę do wszystkich butów MTB zamontujemy te bloki i to jest wszystko kompatybilne ze sobą. Dlaczego ja polecam osobiście Shimano? Próbowałem innych systemów, nie do końca się z nimi polubiłem, ale są zawodnicy, którzy jeżdżą. Choć śmiało mogę powiedzieć, że 99% zawodników jeździ na pedałkach Shimano, które polecam, a nawet dlatego, gdzie wyjeżdżamy gdzieś, jeździmy w maratonach, wyścigach. Czasem może nam się zdarzyć, że przed wyścigiem uszkodzimy buta, zapomnimy butów, uszkodzimy pedałka, czy w cyklokrosie musimy zmienić rower, potrzebujemy od kogoś pożyczyć. Raczej zawsze natrafimy to na Shimano. Wszyscy mają Shimano i jest łatwość, jeżeli chodzi o pożyczenie, usunięcie awarii, bo 99% zawodników jeździ na Shimano. Z tego powodu je polecam, a z doświadczenia znam, już moi koledzy mieli jakieś tajmy, mieli luki i się okazało, że coś tam, śruba od bloka się urwała, zapomniał butów i nie miał w czym wystartować w wyścigu, bo od kogo pożyczyć na inny system buty czy pedałka. Jeżeli chodzi o buty szosowe, to one się różnią od butów MTB tym, że mają zupełnie gładką podeszwę. Gładka podeszwa, są zazwyczaj trzy dziury. Do tego podchodzą też zupełnie inne bloki, które są właściwie na całej powierzchni buta. Ten blok ma większą powierzchnię styku z pedałkiem, też większy nacisk. Wszyscy kolarze szosowi, czy ci amatorzy, czy profesjonalni jeżdżą właśnie z takimi blokami. Mogą być jeszcze bloki Luka, Tajma, które się będą różniły, nie są kompatybilne ze sobą, ale większość jeździ w Shimano, to się nazywa SPD-SL. Zalet mają dużo, ponieważ nacisk jest większy na pedałko, większe możemy jakby prędkości uzyskać, może lepiej nawet są spięte razem z butami. Jakie są jego wady? Wady są takie, gdzie chcielibyśmy takie buty i system użyć do turystyki, to nie bardzo, ponieważ
jak już mamy zamontowane bloki, to one bardzo odstają, ponieważ podeszwa jest płaska. Po pierwsze, nie ma tu antypoślizgowej powierzchni i jeżeli byśmy chodzili po jakimś podłożu, to zobaczcie sobie, tak naprawdę pięta i na bloku wspiera się przód, gdzie wystarczy przejść 100-200 metrów i mamy starte te bloki, gdzie mogą się nie nadawać już do jazdy. W ogóle się nie da w nich chodzić. Chodzimy jak na piętach, jakbyśmy palców nie mieli w ogóle w stopach. To są tak naprawdę buty przeznaczone do tego, że wsiadamy na rower pod progiem i pod progiem kończymy. Ewentualnie schodzimy, czy zatrzymujemy się na światłach, na skrzyżowaniu, tam gdzie musimy, bo to jest oczywiste. Bardziej do jazdy sportowej, jeżeli mamy rower szosowy, jako jedyny rower szosowy. Jeżeli mamy kilka rowerów, to bardziej polecam te pedałka, o których wcześniej mówiłem, ponieważ nie musimy mieć kilku par butów, jedna para butów, kilka pedał przy rowerach w tym samym systemie i mamy święty spokój. Jeżeli nas stać, to możemy sobie kupić do szosy inne, do MTB inne. Ale na pewno, jeżeli chodzi o rowery gravelowe, to też polecam te właśnie, ten system MTB. No i wszystkie rowery MTB turystyczne, żeby były w tym systemie. Nie bójcie się, to jest nic wielkiego. Wystarczy pójść do dobrego sprzedawcy i Wam wszystko wyjaśni, pokaże, założy, zamontuje bloki, pokaże jak się śpina, wypina. Jest regulacja twardości sprężyny w takich pedałach. Nie ma strachu, że się nie wypniecie. Jeżeli jest dobry sklep, to Wam na jakimś trenażerze zaprezentuję. Tak to u mnie się odbywa, jak ktoś chce sobie popróbować, jak się wpina, wypina po raz pierwszy, no to wszystko tłumaczymy. Nic trudnego, jazdę próbną zawsze można zrobić, a naprawdę możecie sobie poprawić komfort jazdy, bezpieczeństwo jazdy. Naprawdę no świetna sprawa, ja kiedyś też pierwszy raz spróbowałem i tak naprawdę widziałem to wcześniej tylko w katalogach, gdzieś tam w jakichś gazetach, później na wyścigu, gdzie się zmierzyłem z rywalami, którzy to mieli, zobaczyłem jak to działa, no naprawdę świetna sprawa i nigdy bym nie cofnął się wstecz, żeby mieć zwykłe pedałka. Pytam często klientów, jak byli sceptykami co do zamontowania tego, bo się bali o swoje bezpieczeństwo. Nie było takiego, co by powiedział tak, że nie chce tego, że się boi, że wraca do zwykłych. Raczej nie znam takiej osoby, która by chciała zrezygnować z tych pedałów wpinanych na rzecz zwykłych platform. Myślę, że pokrótce objaśniłem Wam i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach.